witamy w programie Rozmowa O. Jak sami Państwo wiecie, to program o różnorodnej tematyce, do którego zapraszamy osoby mające wiedzę w omawianym temacie. Dziś trochę o polityce, a więc zaczynamy. Magdalena Kowalczyk, Rozmowa O. Proszę Państwa, nie da się ukryć, że nieuchronnie zbliżamy się do następnych wyborów. Ani się obejrzymy, jak nadejdzie gorąca polityczna jesień, wybory samorządowe. Już daje się odczuć wyborczą atmosferę. I żebym nie była gołosłowna, przedstawię dzisiaj Państwu naszego gościa, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Witam serdecznie Pani Redaktor, witam serdecznie wszystkich Państwa. Który pełni wiele funkcji. Pan Mariusz Węgrzynowski jest przewodniczącym Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w powiecie tomaszowskim, jest członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości i jest wreszcie sekretarzem Zarządu Okręgowego Piotrkowskiego nr 10. Tak, panie. Zgadza się? Zgadza się. Wszystko się zgadza. Pan Mariusz Węgrzynowski przekaże nam dzisiaj garść informacji o strukturze Prawa i Sprawiedliwości, o składzie osobowym zarządów, a także o zakresie obowiązków poszczególnych członków. Panie Mariuszu, ale zacznijmy od początku. Jak wygląda struktura Prawa i Sprawiedliwości na szczeblu centralnym, a jak na poziomie terenowym? Pani redaktor, co kilka lat zbiera się cała struktura z danego okręgu, czyli to jest w tym przypadku okręgu 10, 7 powiatów: radomszczański, bełchatowski, piotrkowski, opoczyński, tomaszowski, rawski i skierniewicki. Ci wszyscy członkowie, którzy mają takie uprawnienia, żeby wziąć w wyborach w ramach danego okręgu, wybierają delegatów na kongres partii. Kongres partii wybiera prezesa partii i wybiera członków Rady Politycznej. Członkowie Rady Politycznej wybierają wiceprezesów partii i członków Komitetu Politycznego. W ramach danego okręgu wybierany jest prezes i członkowie zarządu okręgu. Natomiast w ramach już tutaj struktur powiatowych wybierani są członkowie zarządu powiatowego, ta władza, przewodniczący, sekretarz, skarbnik. Tak samo dzieje się w przypadku komitetów gminnych, które działają na poziomie gmin. Zacznijmy od tego poziomu centralnego. Rada Polityczna to taka troszeczkę jak dawniej w Związku Radzieckim, ale i za czasów komuny. Proszę nam przybliżyć skład tej Rady Politycznej i może krótko scharakteryzować członków. W skład Rady Politycznej wchodzą wszyscy parlamentarzyści przynależni do Prawa i Sprawiedliwości oraz te osoby, które zostają wybrane na tym właśnie kongresie partii. I w ramach naszego okręgu tutaj zostałem wybrany ja, jak i również pan Dariusz Misztal, czyli burmistrz Rawy Mazowieckiej. Jesteśmy we dwóch przedstawicielami tego okręgu w ramach Rady Politycznej. Rada Polityczna, a Komitet Polityczny. Czym to się różni, tak? Tak, Komitet Polityczny to jest takie już wąskie ciało partii, które liczy sobie w granicach 30 osób i ono jakby decyduje o rozwoju, o kierunkach działania partii. Natomiast sama Rada Polityczna to są osoby, które pewne rzeczy jakby zatwierdzają lub też sygnalizują, że powinno się pójść, powiedzmy, w innym kierunku, może z pewnymi sprawami zaczekać, ale ogólnie rzecz biorąc jest to głos, który jest potrzebny do zaaprobowania tych wszystkich najważniejszych działań naszej partii. Czy jaką mają moc sprawczą te poszczególne organy? Rada Polityczna, Komitet Polityczny. Komitet Polityczny to jest to ciało, które spotyka się, można powiedzieć, dość często, regularnie i decyduje o wszystkich sprawach, chociażby związanych z powołaniem rządu, sprawach osobowych i tych wszystkich, które się pojawiają na bieżąco. Natomiast Rada Polityczna to jest to ciało, to gremium jest o wiele szersze, spotyka się raz, można powiedzieć, na jakiś czas, co kilka miesięcy i tutaj wypowiada się w tych sprawach już takich najważniejszych dla całej partii. Panie Mariuszu, jak odbywają się wybory do władz Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktor, mówimy teraz tutaj o poziomie lokalnym
Centralnym. Od góry zaczynamy zawsze. Dobrze, czyli tak jak tutaj wspomniałem w takim skrócie, czyli wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają takie uprawnienia na dany dzień, spotykają się na zjeździe okręgowym i są wybierani delegaci na kongres partii. Ci delegaci, którzy uczestniczą w kongresie partii, mają oczywiście swój głos i wybierają prezesa partii, jak i również członków Rady Politycznej. Odbywa się to wszystko w głosowaniu tajnym i te osoby, które uzyskują tutaj rekomendację, największą liczbę głosów, wchodzą w skład tej właśnie Rady Politycznej. Czy każdy może wziąć udział w takich wyborach? Czy musi się czymś wykazać? Pani redaktor, oczywiście jest to pewna selekcja. Patrzy się nie tylko na staż członkowski, ale jednak na pewne dokonania na przestrzeni ostatnich lat w stosunku do poszczególnych osób. Takie osoby są oczywiście proponowane, rekomendowane i wybierani są spośród właśnie takich członków ci, którzy później stanowią tą taką władzę. To jeszcze wrócę do tego składu komitetu członków, tak? Komitetu z okręgu 10. Tu z naszego terenu. Z naszego terenu mamy jednoosobowe przedstawicielstwo. Tą osobą jest pan minister Antoni Macierewicz. Wchodzi w skład Komitetu Politycznego i jednocześnie jest też wiceprezesem partii Prawo i Sprawiedliwość. A według pana opinii, jakie są notowania Prawa i Sprawiedliwości? Notowania, mówi pani tutaj o sondażach, czy o takich rzeczywistym poparciu? Ja powiem tak. Powiedzmy i o tym, i o tym. Jakie patrząc, są sondaże? Patrząc na mniej więcej wiemy z mediów publicznych. To tutaj w przypadku Polski oczywiście ściana wschodnia jest to bardzo wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. W centrum również. To wszystko się dzisiaj zmienia, to poparcie jest coraz większe, widząc jakie projekty zostają wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, to poparcie jest coraz większe. Może troszeczkę mniejsze jest na ścianie zachodniej, ale to się również zmieniło i naprawdę to poparcie wzrosło co najmniej kilkanaście procent. Także patrząc w przyszłość, ja tutaj widzę to dość optymistycznie. Ruchy przedwyborcze są już czynione, rozumiemy. Myślę, że to jest tak, że niektórzy nie potrafią, że tak powiem, zachować pewnej wstrzemięźliwości. Ja nie mówię tutaj o naszej partii, ale o innych partiach, które już dzisiaj wychodzą z pewnymi pomysłami, już dzisiaj wychodzą z pewnymi kandydatami. Pani dyrektor pewnie jak się przygląda, Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie podjęło tych kluczowych decyzji. One na pewno będą przekazane w najbliższych tygodniach, ale podchodzimy bardzo spokojnie do spraw związanych z wyborami. Chcę, żeby ci, którzy będą reprezentować Prawo i Sprawiedliwość, to byli rzeczywiście ludzie najlepsi, no, żeby ta selekcja przebiegła w taki sposób, żeby to były osoby, które będą w sposób uczciwy, sprawiedliwy służyć po prostu ludziom. Panie Mariuszu, według pana Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory? Myślę, że tak. Oczywiście. To jestem o tym przekonany. Są pewnie miejsca w Polsce, gdzie wygra bezkonkurencyjnie. W innych miejscach być może będzie to w mniejszym zakresie, ale jestem przekonany, że mieszkańcy zarówno naszego miasta, powiatu, ale jak i również województwa i Polski, widząc te dokonania rządu Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich ponad 2 lat, no zdecydowanie postawią na Prawo i Sprawiedliwość. Tak trochę pół żartem, pół serio krążą plotki, chociaż dalece od tego jesteśmy. Ale o tym mówi się już głośno, że pan Bartłomiej Misiewicz szykowany jest jako kandydat na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Ja to pierwsza słyszę od pani i myślę, że powinniśmy przejść do kolejnego pytania. Nie potwierdza pan? Panie Mariuszu, a pan gdzie się widzi? Gdzie będziemy pana odwiedzać? Czy w budynku przy ulicy POW, czy w budynku przy ulicy Antoniego? Pani redaktor, myślę sobie tak, trzeba powiedzieć nam wprost, w Prawie i Sprawiedliwości nie zapadły jeszcze jakiekolwiek decyzje. Jeśli one zapadną, to tutaj będziemy jako pierwsi prosić o przekazanie za Państwa pośrednictwem tych wszystkich informacji. Dzisiaj przygotowujemy program dla naszego samorządu. Dzisiaj staramy się słuchać ludzi. W ramach naszej, jakby to powiedzieć, działalności objeżdżamy zarówno gminy, jak i miasta danego okręgu. Tutaj jest
trzeba powiedzieć, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są bardzo aktywni, codziennie są w kilku gminach naszego okręgu. Również rozpoczął się taki objazd w ramach powiatu tomaszowskiego. Byli obecni w gminach Budziszewice, Ujazd, byli również obecni w Inowłodzu i w Lubochni. W najbliższym tygodniu będą kolejne 4 gminy, później kolejne i dojdziemy również tutaj do samego miasta Tomaszowa Mazowieckiego i mam nadzieję, że to nie będzie jedno spotkanie, ale będzie wiele tych spotkań. Przyjeżdża nie jeden parlamentarzysta, ale przyjeżdża ich kilkoro. Są do dyspozycji mieszkańców, odpowiadają na wszystkie pytania. Te spotkania trwają czasami bardzo długo. Także wsłuchujemy się w głos mieszkańców, w te wszystkie problemy, z którymi się po prostu do nas zwracają i będziemy chcieli w jakikolwiek sposób odnieść się również w naszym programie, aby móc zaradzić tym problemom. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie dopytała, czy lustrujecie nowych kandydatów wstępujących do waszej partii. Mam tu na myśli takich politycznych podróżników partyjnych. Najpierw był działaczem SLD, później brał udział w procesie laicyzacji w Polsce, a teraz nagle zapałał miłością do Boga. Jest prawdą, że w tym czasie, w tym okresie, w tym momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest partią władzy, zgłasza się bardzo dużo osób, które są zainteresowane wstąpieniem do partii, a które na przykład nie były zainteresowane jeszcze kilka lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji. Tak, przyglądamy się każdej osobie w sposób szczególny, jednostkowo, nie razem, nie hurtem i staramy się rzeczywiście wyłonić tych, którzy są ludźmi bardzo wartościowymi, którzy chcą działać na rzecz Polski i którzy nie mają takiego obciążenia, o którym pani po prostu mówi. A czy nie uważa pan, że ci podróżnicy partyjni, ich podróżowanie nie jest podyktowane chęcią zysku, ale uzyskania intratnego stanowiska? To pytanie pewnie powinno być skierowane do nich samych i byłoby dobrze, gdyby dali taką uczciwą odpowiedź. Tak jak powiedziałem, są różne sytuacje i każdą osobę trzeba jakby inaczej oceniać, patrzeć na przebieg działalności, to co rzeczywiście robiła, to co robiła dla ludzi, a może trzeba się przyjrzeć i spojrzeć, że tylko na przykład robiła dla siebie i swojej rodziny. No na pewno dla takich osób w Prawie i Sprawiedliwości nie ma miejsca. Jaki powinien być polityk, samorządowiec? Przede wszystkim powinien kochać Polskę. Powinna być to osoba uczciwa, która naprawdę chce działać na rzecz naszego państwa, na rzecz lokalnej społeczności. Człowiek oddany ludziom, który chce, żeby te warunki życia, które panują, czy to na poziomie danego kraju, kiedy mówimy o polityku, prawda, osobie, która jest powiedzmy parlamentarzystą, czy to mówimy o samorządowcu, który działa na terenie lokalnej gminy, powiatu, czy też województwa, żeby to byli ludzie, którzy chcą się zaangażować w wszystkie takie projekty, które mają służyć ludziom i poprawić po prostu ich byt. Czy samorządowiec to wyzwanie, panie Mariuszu? Czy to jest chęć wyrobienia sobie układów, zarobienia lepszych pieniędzy, innych korzyści materialnych? Nie będę podawała przykładów. Myślę, że jest to wyzwanie. To tutaj wiele osób sobie nie zdaje sprawy, ile potrzeba wysiłku, żeby doprowadzić jakiś projekt, jakieś działanie do końca, żeby ono po prostu się zostało zrealizowane. Co do kwestii tych osób, o których pani mówi, które jakby idą do samorządu tylko i wyłącznie po to, żeby zaspokoić potrzeby swojej rodziny, może swoich znajomych, to bardzo szybko widać ich działanie, które nie jest często właśnie skupione na samorządzie, tylko jakby na innej płaszczyźnie. Uważam, że wyborcy są dzisiaj bardzo świadomi, to są mądrzy ludzie i powinni, że tak powiem, rozdzielić tych, którzy pracują dla nich, najpierw, a tych, którzy najpierw pracują rozliczyć. Dla siebie. Rozliczyć, tak. A później mądrze wybrać. Mądrze wybrać. Kolejnych kandydatów, prawda? Tak. Uważam, że powinno być takie rozliczenie. Każdy radny na koniec kadencji powinien się rozliczyć z tego, co rzeczywiście zrobił, w jaki sposób działał. To wtedy jest uczciwe. Natomiast uciekanie od takiej sytuacji, gdzie ludzie nie chcą spotykać się powiedzmy z wyborcami, nie chcą odpowiadać na pewne pytania, no to pokazuje, że tutaj widać ta praca nie została wykonana do końca.
Panie Mariuszu, ale jest pan również przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, tak? W powiecie tomaszowskim. Jak pan by się odniósł w ogóle do edukacji w Polsce, ale mam tu na myśli naukę historii? Czy to nie jest tak, czy nie przyzna pan racji, że co pokolenie inna opcja, to inne wykładniki? Pani redaktor, to gdzie tkwi prawda tej historii? Prawda jest oczywiście jedyna, to nie jest tak, że można stworzyć coś innego. Tak, próbuje się pewne zupełnie inne informacje przemycać, chociażby przez te kilkadziesiąt lat Polski, która żyła w jakiejś zależności od Związku Radzieckiego. Wtedy wiele spraw było pomijanych, chociażby sprawa Katynia, prawda, która dopiero w ciągu ostatnich 20 kilku lat jakby wyszła na światło dzienne. Ja sam pamiętam jeszcze, będąc w szkole średniej, kiedy zapytałem o sprawę Katynia, to były lata 80., spotkałem się z ciszą. Natomiast dzisiaj ta świadomość społeczna jest naprawdę dużo większa, mamy mnóstwo środków masowego przekazu i te informacje, które się gdzieś tam pokazują, one są weryfikowane w sposób szczególny przez młodych ludzi, którzy chcą poznać prawdę. Więc ja sądzę, że jesteśmy bardzo blisko, że tak powiem, takiego pełnego przekazu, który wiąże się z naszą historią, historią Europy i historią świata. Prawo i Sprawiedliwość idzie po prostu w tym kierunku, żeby przekazać te wszystkie fakty tak, jak one rzeczywiście miały miejsce. Panie Mariuszu, czy politycy kłamią, oszukują społeczeństwo? Idąc do wyborów obiecują bardzo dużo. Później nagle zapominają albo udają, że nie pamiętają. To wszystko, pani redaktor, zależy od poszczególnych osób. Są tacy, którzy mówią nieprawdę, a są tacy, którzy realizują to, co obiecywali. I tutaj po prostu trzeba rozróżnić te osoby. Nie można wszystkich wrzucać do jednego kosza i powiedzieć, że wszyscy kłamią, wszyscy tylko realizują swoje jakieś prywatne cele, bo byłoby to niesprawiedliwe dla tych, którzy są po prostu ludźmi uczciwymi i chcą działać na rzecz innych. W momencie, kiedy pytamy na przykład radnego, prawie już jesteśmy u schyłku tej kadencji, a on mówi, no jeszcze się kadencja nie skończyła, poczekajcie, aż się skończy i dopiero mnie rozliczcie. To jeżeli on w tym momencie nie ma nic do powiedzenia, to co on robił przez te parę lat? Trudno mi jest tutaj oceniać, tym bardziej, że jest to takie pytanie zadane bardzo ogólnie, prawda? No mamy świadomość... Ale czy nie uważa pan, że na każdym poziomie, po pierwszym roku, po drugim roku, taki radny, który był wybrany przez społeczeństwo, już powinien zdać relację z tego, co udało mu się zrobić, jakich prób dokonał? Pierwszego roku to na pewno jest może zbyt wcześnie, ale już w ramach połowy kadencji jak najbardziej. Dlatego, że radni w momencie, kiedy przychodzą, zostają wybrani, jest to miesiąc listopad, zostają już prowizorium budżetowe, czyli przygotowane przez poprzedników taki projekt budżetu na kolejny rok. I czasami nie mają już wpływu na to, co rzeczywiście się w tym budżecie tam znajduje, ale już na kolejny rok jak najbardziej powinni zgłaszać swoje projekty, swoje wnioski i starać się szukać jakby poparcia wśród innych radnych do tego, żeby znaleźć sojuszników w przeforsowaniu danego projektu lub też przekonać najlepiej, czy to jak w moim przypadku zarząd powiatu lub też prezydenta miasta. Tak to Panie wygląda. Mariuszu, pełni pan tyle funkcji. Czy to są funkcje pełnione odpłatnie czy społecznie? Wszystkie funkcje, które pełnię w ramach partii Prawo i Sprawiedliwość, to są funkcje nieodpłatne, czyli ja nie pobieram za to jakiejkolwiek złotówki. Ja wiem, że chodzą różnego rodzaju informacje, nawet legendy wręcz, że za każdą z tych funkcji to na pewno otrzymuje się takie, a nie inne uposażenie, ale oczywiście jest to nieprawdą. To, co otrzymuję, to jest dieta w ramach pracy radnego Rady Powiatu. Natomiast jeszcze raz, w przypadku tych funkcji związanych z partią, one są po prostu bezpłatne. A czy nie uważa pan, że radni również powinni być, to powinna być działalność społeczna, może zmniejszyć ich liczbę. I wtedy być może byliby tacy ludzie, którzy rzeczywiście działaliby z pobudek serca, a nie tylko za diety, które otrzymują. Pani redaktor, kiedyś tak było, z tego co ja pamiętam, jeszcze na początku chyba lat 90. Te uposażenia czy te diety były bardzo małe, bardzo niskie. Zawsze można do tego powrócić.
i nic nie stoi jakby na przeszkodzie, żeby może w kolejnych latach zastanowić się, pomyśleć, czy rzeczywiście te diety nie powinny być jakby odpowiednio niższe. No może to by była tylko ewentualnie jakaś rekompensata dla tych, którzy dziś dojeżdżają z terenu powiatu, prawda, żeby nie musieli dokładać. Ale to wszystko jest otwarte. Panie Mariuszu, rząd szuka cały czas pieniędzy, nie tylko rząd, ale również i samorządy i w miastach, na tych niższych szczeblach. Wszyscy szukamy pieniędzy. Robimy różne modyfikacje w różnych zakładach pracy, na stanowiskach. Znajdujemy jakieś pieniądze. A taki prosty sposób, zacznijmy od góry, żeby te wszystkie funkcje partyjne były jednak społeczne. Czy zostaliby wszyscy na tych swoich stanowiskach? Jak pan uważa? Tego nie wiem. To w momencie, kiedy... A to jest oczywiste. Może ta nieliczna część została, ale połowa? To są pewne dywagacje. Panie redaktor, dopóki to się po prostu nie stanie i taka formuła nie będzie przyjęta, to nie możemy odpowiedzieć, jakby to rzeczywiście A takie pana było. Odczucie osobiste? Moje odczucie osobiste? Jest pan już w tej polityce ładnych parę lat. Ja myślę, że tak. Mnie na pewno tutaj nie ściągają w jakikolwiek sposób żadne pieniądze, bo te, które otrzymuję w ramach diety, ja naprawdę wydaję Dlatego różne, pytam się na różne o to, cele pana stanowisko. Tutaj społeczne i to nie jest tak, że ja po prostu z tej diety żyję, czy to jest forma utrzymania i tak dalej. Nie patrzę na to w tych kategoriach. Ja myślę, że tak naprawdę zmieniają się też radni i ta świadomość możliwości, jakie mają. Ja przypominam sobie ten moment, kiedy ja wszedłem na początku do Rady Miejskiej w roku 2002 i można powiedzieć, było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, jaka jest rola i waga radnego, jakie ma te możliwości. No, kiedy zobaczyłem, że są one pomimo wszystko jednak dość duże, no, zacząłem w tym kierunku działać, żeby to wykorzystać. Natomiast dla dobra społeczności. Prawda? Ja tutaj spotykam się z państwem regularnie raz na jakiś czas, powiedzmy raz do roku, czy tam może czasami częściej widzimy się i zawsze mogę tutaj stanąć z podniesioną głową, że wszystko to, co robiłem, to robiłem dla ludzi, a nie w ramach jakiegoś układu dla swojej rodziny czy dla swoich znajomych. No tak to wygląda. Panie Mariuszu, to chyba przyzna pan mi rację, że gdyby radni pracowali charytatywnie, to listy kandydatów byłyby puste. Nie jestem taki pewien, pani redaktor. Jest wielu ludzi, którzy chcą działać na rzecz społeczności. Szkoda, że to jest nieliczna część. Tak, ale tak jak mówię, ta świadomość, szczególnie wśród młodego pokolenia, jest coraz większa. Coraz więcej młodych ludzi interesuje się samorządem, z czego jestem jakby bardzo zadowolony. Chcą działać w ramach samorządu, próbują swoich sił. Oczywiście dobrze by było, gdyby rzeczywiście było ich jeszcze więcej, bo to jest taki nie tylko powiew świeżości, ale i są to takie głowy pełne różnych nowych pomysłów, wielokrotnie naprawdę bardzo dobrych, no, które gdyby udało się zrealizować, to byłoby z pożytkiem dla mieszkańców miasta czy powiatu. I takich nam trzeba. Tak, takich nam trzeba. Głów z pomysłami, jesteśmy... ale również przygotowanych merytorycznie. Pani redaktor, powiem tak. W ramach tego objazdu parlamentarzystów po powiecie tutaj tomaszowskim, jak i w ramach innych powiatów, bardzo często to jako sekretarz okręgu po prostu biorę w nich udział, widzę taką dużą śmiałość, jeżeli chodzi o zadawanie pytań i to właśnie w szczególności od osób młodych, które nie mają jakby żadnych oporów, żeby zapytać o coś, co jest ważne dla ich przyszłości, bo oni układają swoje życie i te pytania jakby mają dać odpowiedź im częściowo, co mają ze sobą zrobić, zostać w tym miejscu zamieszkania, przenieść się do jakiejś innej, powiedzmy, metropolii, a może wyjechać za granicę. Pytają śmiało, bo to dotyczy ich życia. Ja się po prostu z tego bardzo cieszę. Czym dla pana jest działalność polityczna? Na pewno jest to forma realizacji pewnych celów, pewnych projektów, które sobie kiedyś założyłem i bardzo bym chciał, żeby one tutaj mogły się szczególnie na terenie naszego powiatu ziścić. Żeby to wszystko, co widziałem wcześniej, jakby zmieniało się naprawdę w tym dobrym kierunku.
Panie Mariuszu, wspomniał Pan o młodych ludziach, którzy się bardzo angażują w to życie polityczne i może bardzo dobrze, pewnie mają inne umysły, może bardziej twórcze, tak, ale oni również szukają dla siebie jakiejś ścieżki, drogi życiowej, bo być może ta właśnie, a również dzięki tej ścieżce, tej drodze będą mogli coś zrobić dla swoich rówieśników, dla swoich rodzin, tak, i dla przyszłości tej Polski. Ale przy okazji jeszcze, czy mógł Pan jeszcze wspomnieć, bo chyba pominęliśmy, jaki jest skład zarządu na poziomie powiatowym i tym okręgowym? Czy to są członkowie w sile wieku, to są ci młodsi, czy już ci starsi? Pani redaktor, odpowiadając na tą pierwszą część Pani pytania, powiem tak, młodzi ludzie jak zawsze chcą zmieniać świat, chcą zmieniać, mają swoją wizję tego świata, który ich otacza, chcieliby wiele spraw zmienić, po prostu widzą to inaczej i bardzo dobrze. Takie zderzenie, taka dyskusja ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, ale i też starszych, tych z doświadczeniem, ona tylko może dobrze służyć Polsce. Jest takie zainteresowanie wielu młodych osób, żeby wstąpić chociażby do Prawa i Sprawiedliwości, żeby działać też na zasadzie sympatyków. I powiem tak, oni naprawdę nie oczekują nic w zamian dla siebie. Składają konkretne propozycje i chcieliby, żeby były brane pod uwagę. Natomiast jeśli już działają jakiś czas, to oczywiście angażują się głębiej, mocniej i chcą również kandydować do poszczególnych rad, czy to gmin, czy miasta, czy też powiatu, po to, żeby zrealizować jakby te swoje cele, o których już mówili odpowiednio wcześniej. Przechodząc natomiast do tego pytania dotyczącego, kto wchodzi w skład Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości, czyli poza moją osobą w skład wchodzi pani Elżbieta Łojszczyk, która jest skarbnikiem Zarządu Powiatowego, pan Marek Kociubiński, który jest sekretarzem tego Zarządu Powiatowego, jak i również pani Marzanna Popławska, pan Adam Iwanicki, pan Krzysztof Pardej i pan Dariusz Misztal. Siedmioosobowy skład, który działa, można powiedzieć, bardzo tak mocno w sensie ilości tych tematów, które podjął i mam nadzieję, że będziemy widzieli tego efekty w tych wyborach samorządowych. A w sensie siły wiekowej? Na poziomie jesieni. Na pewno nie są to osoby w wieku emerytalnym, są to osoby doświadczone, są w dobrym wieku. I z tego się po prostu bardzo cieszę. Odpowiadając na tą część pytania, która dotyczy zarządu okręgu 10, czyli tak zwanego piotrkowskiego, która dotyka te 7 powiatów, które wcześniej wymieniłem, tutaj prezesem tego zarządu okręgu jest pan Antoni Macierewicz, wiceprezesem jest pani poseł Anna Milczanowska, drugim wiceprezesem jest pan poseł Robert Telus. W skład tego zarządu okręgu wchodzi jeszcze poseł Grzegorz Wojciechowski, poseł Dariusz Kubiak, senator Wiesław Dobkowski, z samego powiatu tomaszowskiego z Tomaszowa w ramach tego zarządu funkcjonuje moja osoba, pani Elżbieta Łojszczyk, pan Marek Kociubiński, prezydent miasta, pan Marcin Witko. Natomiast jeżeli chodzi o inne powiaty, to chociażby tutaj burmistrz Rawy Mazowieckiej, pan Dariusz Misztal, starosta bełchatowski, pan Waldemar Wyczachowski. To są te osoby bardzo ważne, istotne w ramach struktur w danym powiecie. Skład tego zarządu okręgu to jest 19 osób. I mamy jeszcze jedną osobę, która w ramach tego okręgu funkcjonuje jako członek Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiej. Jest to pan Adam Iwanicki. Akurat tutaj z naszych struktur na terenie powiatu tomaszowskiego. Panie Mariuszu, Pan jako zwierzchnik, jak Pan by ocenił pracę tych niektórych samorządowców, którzy są członkami Prawa i Sprawiedliwości, a zasiadają w Radzie Miejskiej, jak też również inni w Radzie Powiatu Tomaszowskiego? Bo my co niektórych moglibyśmy ocenić, pozdrawiamy tych Panów. A Pan jako zwierzchnik, jak by ocenił? Pani redaktor, na takie całkowite podsumowanie powoli przychodzi czas, ale to jeszcze nie jest ten moment. Proszę mi wierzyć, że na pewno... Panie Mariuszu, prawie schyłek kadencji. Pan nie oceni? Ja rozumiem, do czego Pani zmierza, Pani redaktor,
Natomiast są kwestie, które są po prostu omawiane wewnątrz samej partii i zobowiązuje mnie tutaj pewna wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o wypowiadanie pewnych sądów publicznie. Rozmawiamy, dyskutujemy na wiele tematów, staramy się często doradzić niektórym radnym, żeby może byli też bardziej aktywni, żeby te ich działania były bardziej skuteczne, ale to są takie, no, można powiedzieć, koleżeńskie porady, dorady, żeby rzeczywiście działali w tak bardziej skutecznie, tak jak powiedziałem, dla tutaj wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu. Ale podobno nie macie żadnych metod dyscyplinujących. Nie wiem, o czym pani tutaj myśli, pani redaktor, natomiast ja powiem tak, dużo pracy jest wykonywanej takiej poza samymi czasami kamerami, poza też komisjami. Są osoby, które starają się docierać do poszczególnych urzędników i pomagać w ten sposób danemu obywatelowi, mieszkańcowi w załatwieniu danej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o samo podsumowanie pracy poszczególnych radnych, będzie na to jeszcze czas, i będą państwo mieli rzeczywiście możliwość ocenienia, czy to podsumowanie, to wszystko, co zrobiliśmy, no, zgadza się jakby tutaj z państwa przemyśleniami. A może jakieś wskazówki dla tych nowych kandydatów? Dla nowych kandydatów? Tak, czym się powinni kierować? To, co powiedziałem, przede wszystkim uczciwość i naprawdę taka chęć działania dla innych ludzi. To są priorytety. Przecież mieszkańcy obdarzają ich konkretnym zaufaniem. Ale po to, żeby właśnie coś dla nich zrobili. Że są pewne sytuacje, które no jakby wymagają zaangażowania samorządowców większego ponad przeciętną niż tylko zaangażowanie samych tutaj poszczególnych osób, mieszkańców. I taki mają obowiązek. To jest w ogóle priorytet i pierwsza sprawa. Ja zakładam, że nie może być nic innego, czyli działanie na rzecz ludzi i uczciwość, po prostu uczciwość. Panie Mariuszu, dzisiaj dziękujemy panu za rozmowę. Fajnie było? Ciekawie było? Czy fajnie, to nie wiem, czy to jest takie odpowiednie słowo. Czy ciekawie, ocenią to na pewno ci, którzy nas będą oglądać. Także ja tutaj bardzo dziękuję za to zaproszenie. Pani redaktor, całej redakcji telewizji. Dziękuję również państwu, że zechcieli wysłuchać. Mam nadzieję, że będzie możliwość spotkania się w najbliższej przyszłości, tak żeby już powiedzieć coś więcej o tych wszystkich działaniach już bezpośrednio związanych z samymi wyborami samorządowymi roku 2018. Zapewne zaprosimy pana do kolejnych rozmów, równie ciekawych jak dzisiejsze. Dzisiaj dziękujemy panu za rozmowę, a państwu za uwagę. Naszym i państwa gościem był pan Mariusz Węgrzynowski. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.